dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o jednej z moich pasji, a jedną z nich jest właśnie zbieranie starych szyldów reklamowych. I tak się składa, że niedawno udało mi się wspaniały szyld yy, kupić, i chciałbym Państwu na kanwie tego szyldu opowiedzieć o części mojej kolekcji. Yy. Tytuł odcinka jest dzisiaj piwne szyldy. Zastanawiałem się czy nie nazwać go browarniane szyldy, ale tak sobie myślę, że już coraz mniej ludzi będzie wiedzieć co to jest w ogóle browar. Każdy wie co to jest piwo, więc dzisiejszy odcinek nazywa się piwne szyldy. Chciałem pokazać bardzo ciekawy katalog, który został wydany na wystawę, która była pokazująca szyldy od 1900 do 1960 roku. Była to bardzo, bardzo ciekawa wystawa. Ona tutaj pokazuje wiele, wiele różnych ciekawych szyldów i muszę tutaj powiedzieć, że specjalnie pozaznaczałem, na przykład proszę zobaczyć, że w 1975 roku jeszcze na wsiach bywały takie sklepy, gdzie szyldy wisiały na okiennicach i zapraszały do zakupów. Tu oczywiście mamy kształty różnych szyldów pokazane no, jest tutaj dużo różnych ciekawych szyldów. Ja tutaj specjalnie chcę pokazać, jak wyglądała produkcja szyldu. Proszę zobaczyć te stosy, tych blach po lewej stronie, to są szyldy reklamowe, które były właśnie w takich wytwórniach robione. Tu proszę zobaczyć na lewej fotografii, właśnie są one malowane. Czyli powiedzmy, część tych szyldów jest malowanych, czyli są to w zasadzie dzieła sztuki. Tu też proszę zobaczyć jest właśnie mieszanie komponentów do farb, a tak tutaj na tej kolorowej fotografii można zobaczyć, jak poszczególne kolory i elementy szyldu są nanoszone. No są tutaj mówię bardzo, bardzo ciekawe szyldy. I, I tu też, o proszę zobaczyć, również taka hala, gdzie siedzi dziesiątki pracowników i w latach dwudziestego wieku malują szyldy. Dzisiaj, gdzie jest drukowanie, to jest wszystko inaczej. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no trochę się pochwalić. Jest tutaj na tej wystawie szyld Starotti. Saro Oznaczam go literką Q i mam taki w swoich zbiorach. Jest to naprawdę pierwsza liga, jeżeli chodzi o szyldy. Tutaj następny szyld również mam w swoich zbiorach. Może nie w tak dobrym stanie, ale chyba jeden z najciekawszych szyldów, czyli właśnie firma Opel produkująca rowery, i firma Opel produkująca maszyny do szycia. Także jest to ciekawa książka, która, którą dostałem od Świętej Pamięci Mieczysława. Gierdala ze Smolic, który na początku lat 90. widział, że się interesuje tymi szyldami i podzielił się tą książką. Moim pierwszym szyldem piwnym jest szyld, który tutaj widzimy po lewej stronie na ziemi. Jest to Bürgerische Brauhaus Breslau, i to jest szyld piwny z Wrocławia, który nabyłem jeszcze na starym targowisku staroci na Krakowskiej. Ten szyld mam już prawie 30 lat. Kolejny szyld bardzo ciekawy jest to browar zamkowy z miejscowości Toszek. Też proszę zwrócić uwagę na piękny, charakterystyczny widok właśnie budowli z miasta Toszek. Tutaj bardzo ciekawy szyld firmy Hasselbach z Namysłowa, czyli też cały czas mówimy o ziemiach, które obecnie są na terenie Polski, no, jeden też z cudowniejszych szyldów z zielonej góry. Bergslos, bier z Greenberga, czyli tak jak wspomniałem, Zielona Góra. Tutaj na ścianie po prawej stronie jest też cała kolekcja takich właśnie mamy Briger Bier. Mamy y, Browar Obywatelski w Starogardzie, mamy Zdrój Żywiecki, y, piwo z Żywca. No najcenniejszy mój szyld, pijcie piwo Schneidera, piwo karmelowe, marcowe, eksportowe z Browaru Leszczyńskiego. I zaraz obok piękny szyld, picie, piwo lwowskie y, zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską. No kolejne szyldy, tutaj mamy y, pi, Browar Piastowski y, w Tychach. Później mamy książęce piwa w Tychach. Kolejny szyld i taki malutki browar okocimski przedstawiający piwo z Okocimia. Oczywiście w Grodzisku Wielkopolskim też było produkowane piwo grodziskie i też szyld pijcie zdrowotne: piwo grodziskie. Jeżeli chodzi o szyldy tutaj z Wielkopolski, to proszę też zobaczyć: wspaniały szyld. Tutaj w tym miejscu bracia Huger y, browar w Poznaniu no ci co jeżdżą do Poznania wiedzą że tam właśnie pani Grażyna Kulczyk zrobiła y, stary browar to są właśnie te y, zabudowania no tu jeszcze wrócimy do takiego szyldu. Proszę zobaczyć, jest tutaj Gorkauer Bier, piwo marki Bock i taka jest właśnie taki kozioł pijący piwo. No i właśnie to jest jedno, jeden szyld reklamowy z górki, jeżeli chodzi o sobódkę, i tutaj możecie państwo zobaczyć szyld, który jest właśnie tym, który spowodował, że kręcimy ten program. Wspaniały szyld Gorkałę bier z charakterystycznym y, y, widokiem y, kościółka, który znajduje się na y, sobódce, na górze na ślęży. Proszę zobaczyć. Y, ten browar został założony w 1858 roku, czyli został założony 100 lat przed moim urodzeniem. Ten szyld wykonała firma Boss Han z Ortenburga w Badeni. Ten, 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 ta firma wykonała większość szyldów, które tutaj Państwu prezentowałem, jeżeli chodzi o te duże firmy, ponieważ no, był to potentat w produkcji takich szyldów. Tu wspaniały szyld browaru, który został założony w 1858 w 1853 roku to jest y, browar Schultjes-Passenhofer y, w Berlinie. Też wspaniały szyld. On nie jest emaliowany, jest to rodzaj kalkomanii podmalowywanej, także też szyldów, które na pewno bardzo mało się zachowało. No i tutaj wspaniałe dwa szyldy wrocławskie. Haze, y, czyli browar y, we Wrocławiu, zając i kipkę. Też browar założony w 1844 roku. Też proszę zwrócić uwagę na kolorystykę. Te, Jak ręką przejedziemy po starym szyldzie, to wyczuwamy pod palcami warstwy emali, które były nakładane, co charakteryzuje właśnie stare szyldy. No i właśnie w tym haze jest coś, co bardzo. Lubię, proszę zobaczyć, no tak się zdarzyło, te szyldy wisiały na budynkach, no ktoś wyzwalał dane miasto, no i nie mógł się powstrzymać i strzelił, ale musiał strzelić albo z jakiejś małokalibrowej, krótkiej broni, albo z dużej odległości, bo blacha nie została przebita. Tylko spowodowała, że odbl od odblasnął się cały ten, cała ta emalia, a tu taki powstał wgłębienie, ale nie na wylot. Jest to charakterystyczne dla starych szyldów, które przeżyły okres wyzwolenia, bo właśnie no, tego typu szyldy bardzo często były celem dla żołnierzy wyzwalających teren, i to jest taka część charakterystyczna, gdzie wiadomo, że takie coś jest tylko jedno. Także podzieliłem się tutaj z Państwem obrazkami żebyście mogli zobaczyć jak wyglądały szyldy piwne. No policzyłem, mam ich ponad 20, nie pokazuję tekturowych i takich powiedzmy mniejszych szyldów reklamowych, ale muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy, że przez te lata uzbierało się tyle tego, a tutaj może na koniec jeszcze rzuccie Państwo okiem na ten wspaniały szyld ze Sobótki, ten Górkar Bier, gdzie naprawdę stan zachowania to jest w zasadzie jedyne tutaj uszkodzenie, jeżeli chodzi o tą lewą stronę, to myślałem, że takich szyldów już na rynku nie ma, ale popłaca wstawać o drugiej w nocy, jeździć do świdnicy, bo tam udało mi się ten szyld nabyć. Dziękuję uprzejmie.